pierwsze dwa pola posiane. Teraz akurat czekam, aż dowiozą mi siew. A tu jest ten siewnik Porsche Pronto 4, sztywny. Czyli talerze, wał, bedlice. Bardzo prosty sprzęt. I tak mijają kolejne godziny siania. Hektary ubywają. Troszkę wolnawo idzie tym 4-metrowym siewnikiem, no ale i tak szybciej idzie ta robota niż tam uprawa czy bodajże orka. Tak sobie jeżdżę już tutaj kilka godzin od napełnienia siewnika i wypadałoby chyba sprawdzić, jak tam wyglądają te redlice. Także idę zobaczyć, czy się nic nie przypchało. Porsche ma o tyle fajny system, że za talerzami wysiewającymi są takie języczki. One mają za zadanie uniemożliwić zapchanie redlicy przy nieumyślnym cofnięciu maszyną. Co się czasem może zdarzyć oczywiście. Na przykład jeżeli nie podniesiemy maszyny przy tam dość szybkich manewrach, na przykład przy słupach, maszyna nie zdąży nam się podnieść, a my zaczniemy cofać. Także ruszamy. Tutaj akurat będziemy mieli ścieżkę. Odpalamy nawigację, opuszczamy maszynę, załączamy tempomat i jedziemy. No tutaj akurat są bardzo fajne warunki do siewu. Na tej lekkiej ziemi, na tej cięższej też tam zostało to doprawione broną wirnikową, czy też agregatem aktywnym, jak my to nazywamy. Te bryły się rozbiły, deszcz tu troszkę przyklepał i naprawdę fajnie się sieje. Aczkolwiek no, ten siewnik to chyba najlepiej, tak z obserwacji moich wynika, że najładniej idzie, najrówniej, że tam go nie ściąga na boki. Właśnie w takim uprawionym na głęboko po terano. Tak jak tutaj akurat mamy. Tutaj ten Horsch ma troszkę większy zbiornik niż w standardzie, bo ma taką dodatkową nadstawkę fabryczną. I ta nadstawka z tą nadstawką tutaj wejdą niecałe 3 tony pszenicy. No przy wysiewie 140 kg na hektar to mamy trochę ponad 20 hektarów siania tym siewnikiem, czyli no na trochę nam starczy tego siewu. Takim zestawem, no jeżeli byśmy nawet troszkę większą prędkość roboczą zastosowali, to będziemy w stanie posiać około, myślę, coś około 40 hektarów na takich fajnych, równych kawałkach. No niestety dzisiaj trafiły się kawałki, dwa kawałki bardzo kliniaste, a tutaj akurat ten topole jest fajne, bo jest no praktycznie no tam jest taki malutki brzuch, ale tak to jest pole prostokątne, także naprawdę tutaj to akurat ubywa, a co dopiero na tych tutaj następnych polach, co mam. Tutaj jest 24 w kawałku i pole jest ponad kilometr długie, także tutaj to już na pewno będzie ubywało. Komputer Horscha, prosty, czytelny, wszystko widać, wszystko można ustawić bardzo szybko.
No tutaj akurat przy sianiu na prostym to nie ma tych problemów, ale przy sianiu jakichś tam poprzeczniaków to wiadomo, przestawienie znacznika, przestawienie ścieżki rok przejazdu, przestawienie numeru przejazdu, to i szybki start, no naprawdę szybko można to załączyć, także bardzo fajnie to jest rozwiązane. Dojeżdżamy już do końca przejazdu. Tutaj mamy akurat szóstą ścieżkę i już powoli zbliża nam się granica. Także tutaj sobie zakończę na razie na tym szóstym przejeździe. I następnie zaczniemy sobie od drugiej granicy. Najpierw zapiszę tą prostą. Że jedziemy zacząć od następnej granicy. Na pewno będzie trzeba przestawić znacznik na drugą stronę. Zmienić numer ścieżki. Nie wiem, czy tutaj sobie pojechać na krzywej, czy na prostej. Może na krzywej pojedziemy, żeby było równo od granicy. Dobra. Także cofamy tutaj, żeby dobrze zasiać róg. Już ciemna, bo się rozrobiło, no ale przy tego pola też dużo nie zostało. Warto by było je dzisiaj skończyć. Opuszczamy siewnik, włączamy szybki start, włączamy malowanie i jedziemy. Tak samo będę się starał troszkę dalej od tego rowu jechać, żeby tam za dużo ziemi nie naleciało. No i jeżeli zasieje pszenicę w rowie, ktoś będzie musiał ją skosić. Tego by na pewno kombajnista nie chciał. Że na tym polu no siejemy pszenicę, to jest bodajże euforia. Ja osobiście bardzo lubię tą pszenicę, ponieważ jest bardzo odporna na wyleganie, parametry też w miarę fajne trzymała. Także do koszenia naprawdę się sprawuje fajnie ta pszenica. Chociaż w ostatnich latach, w zeszłym roku i dwa lata temu, jak była koszona, to cały czas była żywa, czyli słoma była w tej pszenicy zielona. Ale mimo wszystko to lepiej jak pszenica stoi niż leży, bo jak leży, wiadomo, wszystkiego się nie da zebrać i tej pszenicy dość sporo na polu zostaje i wtedy zostaje dużo samosiewów. Wedle tutaj wyliczeń operatora opryskiwacza, no to powinno na tym końcu zostać około pół ścieżki. Czyli teraz zrobimy sobie też 6 przejazdów i wtedy dokończymy to na tej poprzedniej prostej i dojedziemy, no 6 albo może 7, żeby tam nie wjeżdżać siewnikiem już na zaznaczoną ścieżkę.
dojedziemy do końca, muszę pamiętać, żeby zaznaczyć sobie końcówkę krzywej. Wtedy wychodzą różne kwiatki. Akurat przy prostej AB to można sobie końcówkę zaznaczyć, kiedy chcemy. Ale przy krzywej, no już niestety ta krzywa nam cały czas zapamiętuje przejazd i go zapisuje, także jeżeli wyjedziemy w bok, to krzywa będzie się cały czas przy końcu starała nas kierować w bok. Także o tym trzeba pamiętać przy sianiu, no ogólnie przy zaznaczaniu krzywych. Tutaj sobie jeszcze róg dosiejemy, żeby potem przy robieniu poprzeczniaka nie cofać dwa razy. Wkurza to piszczenie, no ale przynajmniej wiemy, że siewnik w tym momencie nie sieje. Teraz dzisiaj, jak sobie troszkę usztywniłem te ramiona w tym ciągniku, to w końcu można sobie pocofać tym siewnikiem, bo jak te ramiona były zbyt luźne, no to ten siewnik jechał gdzie chciał. A teraz już naprawdę, że tak powiem, cofa tam gdzie chce. Trzeba przełączyć znaczniki, zmienić numer ścieżki, opuszczamy siewnik i jedziemy. Troszkę minimalnie przesuniemy sobie tą krzywą. Żeby tam nie zostawić żadnego omijaka. No i jedziemy. Zastanawiacie, czemu mamy taki duży ciągnik do siewnika? No po prostu taki ciągnik jest. Ma on nawigację. A John Deere niestety nawigacji nie ma, więc też by się nie oddało nim siać. Ale po co, jak można na nawigacji? Jest wtedy wszystko ładnie równo posiane. Wygląda to na polu bardzo ładnie. Także dlatego właśnie jeżdżę Fendtem, a nie John Deerem. To jedno, a drugie, no poza sianiem, no to dla Fenda nie będzie innej roboty na tą chwilę. Tam John Deere akurat teraz orze, a Fend sieje, także ciągniki mają co robić.
maszynę. Pewnie i tak będzie trzeba tu wyrobić na okrągło, bo tutaj nie ma takiego normalnego rogu, tylko jest taki półokrąg jakby. Właśnie o tym mówię, że to, co mówiłem wcześniej, że komputer Horsha jest bardzo intuicyjny i właśnie te rozmieszczenie tych przycisków takie w miarę przyjemne. Także padła mi bateria w GoPro i nie wiem dokładnie, gdzie skończyłem. Tutaj robię ostatnie 3 przejazdy na tym polu i kończymy na dzisiaj. Jest godzina 21. No, zanim dojadę na bazę, to będzie pewnie coś po 22. Także ja się z wami żegnam, dziękuję za obejrzenie tego odcinka, no i zapraszam na kolejne filmy. Także ja się z wami żegnam, dzięki za obejrzenie i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Dzięki, na razie, cześć.